Halo, halo, siemaneczko, z tej strony Markowski i witam was w autologu czy coś, czekajcie, zamknę szyby, żeby auto za nami, to depniemy troszeczkę. Tak, witam was w pierwszym vlogu z samochodu z mojej BMW. Tak, oczywiście E36 w cabrio. Co widać, słychać i czuć, czy coś. Ogólnie jedziemy sobie nad jezioro sprawdzić, co się dzieje. Jest to też test tego, jak się to nagrywa, gdyż mam mocowanie na głowie. Tutaj dziękuję Rolandowi Staszewskiej Moto Elity za udostępnienie mi właśnie opaski na głowę. Ogólnie mam nadzieję, że jest ok. Pierwszy raz dzisiaj używałem aplikacji z GoPro. Te GoPro app. Radio mi wypada, jak jadę tak właśnie pod górki, albo jak gwałtownie przyspieszam. Ale to szczegół, muszę jakoś tam je przymocować lepiej. Ogólnie będę zrobić cały zestaw kar audio, także ogólnie to leje na to póki co. Ostatnio, w sumie wczoraj nagrywałem wam jednego vloga. Autologa, zwał jak zwał, czekajcie, o dobra, to zaraz sprawdzę wszystko. Właśnie nagrywałem, ale nie wyszło to za fajnie. Miałem przymocowaną kamerkę na siedzeniu pasażera, jednak nie zdało to za bardzo egzaminu. Cóż, mam nadzieję, że dzisiejsze rozwiązanie będzie dużo lepsze. I jeśli tak, no to kupię sobie właśnie swoje takie mocowanie. Ogólnie chciałbym jeździć z otwartymi szybami, żeby czuć w 100% uroki kabrioletu. No ale niestety, jak otworzę szyby, będzie mega wiało. Jeszcze bardziej niż teraz. Mam nadzieję, że teraz da się wytrzymać. Dlatego też jadę wolno dosyć. Jak na mnie. Właśnie jadę wolno z tego, po co mi światło, jak mam, w ogóle mam tu bajery, że nie wiem, to jest pewnie seryjnie, że nawet jak mam wyłączone, no to tak naprawdę są załączone światła, no, także niech jest tak. Znowu nie mam paliwa, muszę jechać zatankować, a nie wiem, czy mam tutaj pieniążki, żeby jechać na stację. Mam nadzieję, że mam w portfelu, no ale jak nie, no to też mi starczy do domu, objadę spokojnie. Kurczę, ten wiatr jest okropny. Nie wiem, czy nie złożyć dachu, ale to się ugotuje wtedy w samochodzie, bo jest bardzo ciepło dzisiaj. Jest 27 stopni, według mojego termometru 26, no, według mojego termometru w samochodzie. Policja? Nie, myślałem, że policja, ale jednak nie policja. Pewnie ludzie się będą na mnie dziwnie patrzeli, jak będą widzieli idioty, kurwa, z kamerką na głowie. No ale cóż, taki mamy klimat. I 70 i 40, to jest pojebane, 70-40 i znowu 50. Nie wiem, ja polskich przepisów nie ogarniam, tak szczerze, to jest chore. Tutaj na jazdach, na nauce jazdy, ja prawie przyjebałem w tamten znak, gdyż zaczynałem swoje kursy. Jak jeszcze było ślisko na ulicach, był przymrozek, czy jak to się tam zwie. I wpadłem w mały poślizg. Ale wyszedłem z tego całkowicie. I biza sobie stoi. W ogóle teraz, jak wiecie, no nie mam motocykla. Co za tym idzie. Nie mam możliwości nagrywania wam typowych motovlogów. Więc jeśli będziecie chętni, no to mogę wam nagrywać właśnie autovlogi. A nie tylko z BMW, tylko na przykład to w sumie mogę jeszcze z BMW od mojej siostry E46. Z wielu aut mogę w sumie wam nagrać, tylko czy jesteście na to chętni i czy to przyjmiecie jakoś sensownie. Siema. Kumpel jechał sobie. W tej Skodzie też wam mogę nagrać.
tak swoją drogą. Właśnie kurde uśmiechnął i pojechał dalej. Myślałem, czy zawróci, ale nie, bo bym wtedy miał cały materiał w pizdu. A tak jadę dalej. Jedziemy sobie zobaczyć tam nad jeziorko, chociaż nie wiem, czy będę wjeżdżał na parking, bo tam jest parking płatny. Także jest lipa. Tu kiedyś miałem policję, jeszcze na R6 to było. Tutaj za tym zabudowanym miałem, nie wiem, bo za 150 na godzinę. A jechała właśnie policja z naprzeciwka, to tylko się uśmiechnęli i pojechali dalej. Chyba wiedzieli, o co chodzi, że pewnie bym się i tak nie zatrzymał. No ale to już nieważne. Epizody z moimi motocyklami póki co minęły. Ale nie na stałe. Myślę, że na nadchodzący sezon, czyli na kolejny po zimie, wpadnie jakiś motocykl. Myślę nad jakimś crossem. Raczej na pewno będzie to cross. Ale co dokładniej, to ja nie wiem. W ogóle śmierdzi tu. Uroki cabrio. Że każdy zapach czuć. No ale cóż, co ja biedny mogę poradzić na to. Co tam taki korek jedzie, jakiś dziadek tym punto. Tam jeszcze traktor. Właśnie nie wiem, czy jedno to jezioro, bo kurczę, płaci 6 zł, żeby sobie tylko o tank wjechać, to mi się nie uśmiecha. Także raczej tam nawet nie wjadę. Tylko nawet nie wiem, czy tam w ogóle podjadę nad jezioro. W sumie jestem w miejscowości, gdzie ono się znajduje, ale... Ale wiecie, po co płacić, żeby sobie wjechać 6 zł? Za 6 zł to ja mam 1,5 litra paliwa. Czy ile tam, nie wiem. Nie wiem nawet, po ile jest paliwo, bo... Nie zwracam na to uwagi tak szczerze nawet. Tylko podjeżdżam i tankuję. A chyba 4,45, 4,50 jakoś tak będzie za litr. To jest kurczę dużo, no ale lepsze 4,50 powiedzmy niż chyba 5,50, prawda? No tak jak z tego czasu było paliwo i tam pod szóstkę podchodziło. Także no to była przesada z lekrza. Bo wiecie, jak ja bym miał za 6 zł jeździć za litr, no to ja bym kurczę, no nie uciągnąłbym. Jedziemy sobie tutaj. W ogóle lokowanie produktu Pepsi i Cola tam leży. Zapłacili mi grube miliony za to, że wojrzę od nich butelki w faucie. Jak widzicie, Cola mi zapłaciła mniej, bo leży tylko półlitrowa. A Pepsi dała więcej, więc wożę litrową. Ale to szczegół. Nie no, żartuję. Oczywiście zaraz znowu młodzi będą myśleli, że sponsoruje mnie Coca-Cola i Pepsi. To by się gryzło ze sobą z lekrza. No ale... Kurczę, wieje naprawdę niesamowicie. Wczoraj tak nie wiało, jak nagrywałem. To tutaj... Patrzcie, jaka maszyna. Ładnie. A nagrywa. Także będziemy na filmiku. Jest tam jakiś chłopak ze statywem. Ogólnie teraz to jest takie modne, kurczę, nagrywanie wszystkiego. Właśnie począwszy od samochodów, motocykli, kończąc na jakichś tam maszynach rolniczych i budowlanych. Tutaj też mamy zalew Słupsko. Jest taki chyba zbiornik przeciwpożarowy, z tego co mi się wydaje. Także no w ogóle patrzcie sobie w górę. I na lewo, na prawo. Okej, ogólnie właśnie tak nie wiem za bardzo o czym mówić w tych audiovlogach, logach. Audiolog? Nie, to jest nie audio, auto. Autolog, autovlog, autolog. Autovlog lepiej brzmi. No. I tak sobie myślę. Że nie wiem wam, o czym wam mówić za bardzo, ale się czuję swobodniej i spokojniej niż na motocyklu według mnie. Znaczy, no według mnie, ja się tak po prostu czuję. Czuję się lepiej ostatnio za kierownicą samochodu niż motocykla. Ale dlaczego tak jest, to nie mam pojęcia. To ogólnie, tak jak z
znowu nadużyłem słowa ogólnie, ale zauważyłem, że jak jeździłem motocyklem, to byłem taki bardziej żywy. Nie tylko żywy, ale też taki, kurczę, wulgarny bardziej, tylko co chwilę jakieś tam przekleństwa, a nie jestem pewny, ale w momencie nagrywania tego materiału nie było ani jednego przekleństwa. Także jest props. W ogóle za kierownicą samochodu jestem spokojniejszy, ale łatwo jest mnie wyprowadzić z równowagi z tego, co widziałem. Już tak zaobserwowałem to. Wiecie, jak jakiś burak, kurwa, zabudowany jedzie przede mną. O, przekląłem. Ups. A jak jakiś burak jedzie przede mną, sobie tu drugi raz w zabudowanym 30, no to jest to denerwujące, albo na 90 leci sobie 70 czy 60. No ja wiem, że można, no ale... Ale no... Czy tam jakieś wymuszenia i tak dalej się już też zdarzały. Na szczęście hamulce dobrze działają w BMW. To jest droga właśnie ta, którą teraz jadę. No w sumie tutaj też jest 90, jadę sobie 70, no ale nic za mną nie jedzie. A jest to droga, na której testowałem VMAX R6, CBR-ki, na której latałem na jednym kole na Hondzie CRF. Więc może, żeby tradycji stało się zadość, sprawdzimy też VMAX BM-ki. Albo jednak nie. Nie no, wiecie co, jeszcze ja jestem w sumie młodym kierowcą, jakby nie patrzeć, jakby jeśli chodzi o samochody, bo mam prawo jazdy na samochód od niecałego miesiąca, od 2-3 tygodni. No, ale... Poziewam. Ogólnie jeździłem samochodami dużo, bez prawa jazdy. Jeździłem sobie jakimiś tam maluszkami, miałem dwie korsy. Chciałem się podrapać po głowie, ale opaska mi przeszkadza. Ogólnie to ten materiał, ile już trwa? Da się to jakoś sprawdzić? 12 minut, 16 sekund. O, widzicie, tutaj jestem. O. Tak, jesteśmy we wsi Boguszczyce. Nie mylić z Boguszowice. Nie jest to ta sama miejscowość. I co tutaj w lewo i tymi dziurami jechać? Kurwa, pojedziemy sobie przy stoszek. Trzecie przekleństwo. Ajajaj. Kiepsko ze mną. No ale jest to i tak lepszy wynik niż na motocyklu, gdzie łacina leciała 24 na dobę. Wyjeżdżamy z zabudowanego, więc można do 90 się kulnąć. W tym samochodzie w ogóle tej prędkości nie czuć, tak szczerze, naprawdę. Nawet jak się jedzie z otwartym dachem, z tyłu mega czuć prędkość. To akurat mi wiele osób już mówiło, że powiedzmy na autostradzie przy 140 to chce głowę urwać z tyłu, ale z przodu, nawet przy większych prędkościach, uznajmy, że na zamkniętym torze czy zamkniętym odcinku drogi przy 200 to jest całkiem ok, nawet właśnie z otwartym dachem. No ogólnie jakby ktoś pytał, jest tutaj 2.0 pod maską 150 koni, także no jest czym deptać, że tak powiem, kuriozarnie, no ale dobra, nieważne. No, jest czym pojeździć, boczkiem sobie troszeczkę idzie. Jest tutaj co to za samochód? O, Polonez. O kurwa, jaki ładny. Jest tutaj jakiś taki system, chyba taki a la kontrola trakcji, że on po prostu jest ciężko ją oderwać od asfaltu. Może to jest kwestia opon, nie wiem, nie czytałem na ten temat, bo kontroli trakcji jako takiej tutaj nie ma raczej, chyba. Jeśli się mylę, to mnie możecie poprawić, bo jak widzicie, nawet nie wiem, czym jeżdżę tak dokładnie. Jesteśmy w Toszku, ja sobie skoczę do Biedronki na zakupy. I ja się będę teraz zaraz z wami żegnał. Także jak wam się ten filmik spodobał, to możecie zostawić łapeczkę w górę, a napisać jakiś tam komentarz czy coś i zasubskrybować kanał. Wiadomo, linki z opisu, zapraszam, propsuję. Tutaj sobie zjedzie, a nie, tutaj jest warsztat, to nie będziemy do warsztatu zjeżdżali. Tutaj jest moja była szkoła, moje gimnazjum. Coś tam się dzieje. Nie wiem, gdzie za bardzo tutaj zjechać, ale okej.
to tak jak mówiłem, ja się z wami będę żegnał. Do zobaczenia. Trzymajcie się. I piąteczka. W sumie po co ja to mam zjeżdżać? Dobra, lecę. Na razie. Cześć.